No powiem szczerze, że średnio najeżdża mi dziś idzie to autostopowanie przez 6 godzin. Przejechałem, no dojechałem do granicy niemieckiej i 50 km poza granicę niemiecką. 5 samochodów. Zaczynam od 12 do 12 do 18. Ale jutro będzie przyspieszenie duże, ponieważ teraz rozbijam namiot. Co prawda mógłbym jeszcze łapać stopa, ale po co, skoro jestem ugadany z kierowcą z Wrocławia, kierowcą ciężarówki, już pół godzinki temu się ugadałem, że tu, muszę tu wyłączyć latarkę, się świeci w plecaku. Ugadałem się, że o 3:30 on wyjeżdża, może mnie zabrać, o 3:30 rano oczywiście, jedzie pod Monachium. W moim kierunku. Idę teraz w Kimę, wstaję, już będę gotowy, spakowany tam o 3:15 przy jego ciężarówce. No i co? O 7 godzin później, czyli o 10:30 będę przy Monachium. No wow! 10:30, cały będzie po prostu dzień jeszcze na łapanie stopa, także jutro wieczorem to jestem no może i u nawet mojego celu. Ale we Włoszech to na bank, moim zdaniem, jutro jestem. Skoro ja będę bardzo bliziutko granicy z Austrią o 10:30, bo Monachium, okolice Monachium to już jest naprawdę blisko. Tak ja to widzę. Idę. Zjadłem coś. Toaleta mała, medytacja, sen. Tak to się odbywa u pomarańczowego kruka. Ten wyjazd jest właśnie o tyle ciekawy, że się szybko ściemnia, no. Nigdy w takich warunkach nie podróżowałem. Co więcej, na północy Norwegii to się w ogóle nie ściemniało. Tylko że o 23 już nie było ruchu samochodowego. Rozbijam, było zimno. Cały dzień w krótkim rękawku. O, jak w nocy wstanę, to trzeba będzie w bluzie już chodzić raczej.